o książkach. Wędula Czabak i Krzysztof Tomasik. Książki, o których usłyszysz w tym odcinku podcastu, możesz kupić na stronie wydawnictwo.krytykapolityczna.pl w promocyjnych cenach. Wspieraj niezależnych wydawców. Dzień dobry, witamy Państwa w naszym podcaście o Książkach Krytyki Politycznej. Ja nazywam się Wendula Czabak. A ja Krzysztof Tomasik. I dzisiaj mamy kilka premier wznowień na koniec maja. Takie ten, kilka propozycji. ten koniec maja u nas. Książkowych, <laughs> jak, co, jak, co, jak co miesiąc. Spotykamy się z Państwem, żeby opowiedzieć o Książkach Wydawnictwa Krytyki Politycznej. Dzisiaj mamy historie e, transowe transpłciowe, o transpłciowości, tak się akurat złożyło, że właśnie w ten w, 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 wkraczamy w czerwiec, czyli miesiąc dumy, miesiąc dumy właśnie tęczowej, wkraczamy z książkami, które, które myślę, że są ważne i, i odegrają rolę. I właśnie w tym, w tym dyskursie o transpłciowości, który od kilku ostatnich lat Przybiera na sile i rzeczywiście jest to taki temat, który, który funkcjonuje za, zarówno w takim pozytywnym znaczeniu, jak i niestety też negatywnym czyli takiej silnej, ostrej transfobii wyrażanej ta, także, także w dyskursie politycznym przez, przez najważniejszych nawet polityków, ale my tutaj będziemy się raczej skupiali chyba na, tym, na tej jaśniejszej stronie mocy. Będziemy się skupiać na naszych książkach, które nie zawsze opowiadają o miłych rzeczach, i. Yy, no. Ale nie są to ujące, mam nadzieję. To znaczy, że, nie, nie że, są. że, że, że niosą, niosą nadzieję. Zresztą, nadzieja jest także w podtytule pierwszej książki, o której, o której będziemy mówić: książki absolutnie prekursorskiej, Maja Heban, Godność, proszę. O transpłciowości, gniewie i nadziei. Muszę powiedzieć, że kiedy dostaliśmy informację, że Maja Heban chce, napisała książkę, pisze książkę i chce ją u nas wydać, no to była wielka radość. No to był dłuższy proces, bo właśnie najpierw, najpierw rzeczywiście tutaj trwały rozmowy i y, były różne, różne, różne jakieś pomysły. I fantastycznie, że to się udało, że rzeczywiście Maja Heban, która wyrosła na taką fantastyczną publicystkę, właśnie przybliżającą, opowiadającą o, o, tym, o, o, o tych kwestiach dla szerszego grona w taki, w taki fajny, przystępny sposób. I pojawił się właśnie pomysł, żeby to, żeby to zebrać, żeby to, żeby to opisać, żeby, żeby, żeby powstała z tego książka, żeby to już nie były tylko gdzieś rozsiane artykuły prasowe, tylko, tylko, tylko rzeczywiście coś, coś, coś większego, ważniejszego taki książek. Pewnie mnie poprawisz, ale wydaje mi się, że jest to od wielu lat jedna z pierwszych książek napisana przez polską osobę transpłciową. Powiem nawet więcej, to jest w jakimś sensie pierwsza taka książka. To znaczy, do tej pory mieliśmy rzeczywiście historie y, y, pisane przez osoby transpłciowe, ale były to takie autobiografie. Mm -hmm. to, to zresztą już jest y, y, długa historia. Pierwsza taka książka sprzed ponad 30 lat. To Widziałem. była książka Ady Strzelec, była mężczyzną, później była między innymi autobiografia Anny Grodzkiej, ale to były właśnie takie po prostu opowieści o, o, mm -hmm. o dokładnie o swoim życiu. A y, książka Ma Heban też jest od... Też jest w dużej mierze o niej, ale jest to oczywiście coś innego. To jest, to jest swego rodzaju manifest. Manifest poprzez, poprzez opowieść o swoim życiu, o swojej, swojej historii, rzucone na, na szersze tło i wrzucone w środek tej, tej dyskusji, która, która w, tej chwili, w tej chwili się toczy na temat, na temat transpłciowości, na temat, na temat osób transpłciowych, na temat prawnych aspektów, bo, bo te pomysły są są bardzo różne, od bardzo pozytywnych do, do bardzo negatywnych. Tu pojawił się cały ruch próbujący właściwie zabronić, zakazać te tranzycji, szczególnie, szczególnie, szczególnie w młodym wieku. Więc rzeczywiście Maja tutaj nie, nie robi jakiejś takiej historycznej analizy, nie, nie, nie odnosi nas do, do tego, co było, tylko wrzuca nas w sam środek tych, tych dyskusji, szczególnie tych dyskusji zachodnich. Ona jest tym, widać w tej książce, że ona jest w tym po prostu świetnie, świetnie, świetnie obeznana i, i świetnie oblatana. No bo A... to jest to, co właśnie o tym mówisz. Tam jest przede wszystkim opowieść Mai o sobie, o swoim jakby dojrzewaniu, o swojej tranzycji i o tym, jak. Przeszła no... tą całą drogę. No i też mówi wprost, że jakby no, tranzycja nie załatwia problemu. To nie jest tak, że budzisz się następnego dnia i mówisz, I wszystko kurczę, jest, wszystko proszę... jest piękne, świat jest wspaniały. Nie. To jest jakby proces. To jest który... po prostu bardzo, bardzo długi, trudny, kosztowny, a często też wyniszczający proces. I rzeczywiście nie będziemy tutaj spoilerować, nie będziemy opowiadać tej, tej historii, ale ona rzeczywiście jest w jakimś sensie wstrząsająca. Dotykająca, bo bardzo też osobista. Tak, i rzeczywiście tutaj tutaj Maja Heban dzieli się z nami, z czytelnikami, czytelniczkami swoją, swoją, swoją historią, swoimi e, takimi nawet właśnie e, najintymniejszymi e, opowieściami, wyznaniami. To e... też jest właśnie to, o czym mówiłeś, że to jest właśnie, dla mnie to też było nie, niezwykle ciekawe, obok tej osobistej historii, że ona nam pokazuje to, co się dzieje wokół osób transpłciowych na świecie, w Polsce, jak są rozpętywane kampanie nienawiści, jak to jest nawet... To nie jest jakiś strach przed transpłciowością, tylko jest po prostu polityczne rozgrywki wręcz. Tak, taki hejt, który rzeczywiście ma bardzo, bardzo dużo... Społeczeństwo potrzebuje swojego chłopca do bicia. Teraz to są osoby transpłciowe. Różnych wymiarów. No, mamy nadzieję, że właśnie nie, bo być może, być może właśnie ten plan spalił na panewce. Być może to się, to się, właśnie, to się właśnie nie udało. Już w ostatnich wystąpieniach prezesa Kaczyńskiego nie ma tych jego czerstwych żartów o tam Zosi i Stasiu, którzy tam w jedno popołudnie się zmienili, więc... więc no więc... tak, ale mamy na przykład do z rana, że Piotr Jaconi został zapytany w, na, w studiu TVN24, jakiej jest dzisiaj płci, prawda, więc ha, tak, jednak to jest te rzeczywiście... bujowe żarty ciągle tutaj są. To jest rzeczywiście słabe, na szczęście, na szczęście osoba, która to, to mówiła, przeprosiła, więc jakby tutaj też, też, też bym się starał właśnie widzieć ten... ten, ten te, też te pozytywy, ale oczywiście, że to, jest, że to jest proces, że to jest walka, że to, że to, że, że to nie, będzie, nie będzie szybko i łatwo załatwione. To jest, też, to, to jest też jakby bardzo ciekawe, w jaki sposób na przykład kiedyś straszono gejami po mm -hmm. to, żeby właśnie dzisiaj, kiedy, kiedy to już nie działa, kiedy osoby homoseksualne są, są, są widoczne i znane i poznane, to właśnie próbuje się, próbuje się to przenosić na inną grupę, dużo mniejszą, dużo... Już du, du, du. łatwiej do zranienia, bo oni jakby sami są bardzo często poranieni, niepewni siebie, żyją w strachu i muszą przełamać się, żeby zawalczyć o siebie, tak? więc są bardzo łatwym, łatwym celem ataków. Ale też, co jest fajnego w tej książce, co mi powiedziała osoba, która ją przeczytała, że dała jej takie poczucie pewności, że teraz mogę rozmawiać z takimi osobami, mogę o nich opowiadać, bo to jest też taki ten lęk, jakiego mam użyć zaimka. Taki tak. bardzo podstawowy, który może nas już nie dotyka, ale myślę, że mnóstwo osób jeszcze. się, się zastanawia, tak? Albo w ogóle, w ogóle, jak o tym mówić? Czy można pytać, czy, 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 czy nie można w jaki. Czy też, co poszczególne słowa y, znaczą, tak? Bo pojawia się w tej książce du dużo słów, właśnie związanych z osobami transpłciowymi. Podpowiadamy, na końcu jest słowniczek, bardzo fajnie wyjaśnia różne, różne tutaj pojawiające się pojęcia. I to jest rzeczywiście napisane też w, w, te, w taki sposób, że może, może też właśnie stanowić taką, taką, taką książkę edukacyjną. Taką też. Ponieważ też tutaj nigdy Maja nie zapomina, że jej historia to nie jest uniwersalna historia wszystkich. Tak, to jest, jej to jest dokładnie jej, jej historia, jej opowieść, i ona nie tylko o tym wie, ale też często pisze, że może być inaczej. To, to nie zawsze nie, nie zawsze na przykład ta, ta niechęć do swojego ciała. Z, z, Zawsze przebiega tak samo. To może, to może być zupełnie, zupełnie inaczej. Nie zawsze, nie, nie zawsze osoby t, transpłciowe o, o, oznaczają um, te, które chcą przejść ten cały proces um, tranzycji. To może być po prostu bardzo, bardzo, bardzo bardzo różnie i te, te, te historie są, są różne. I mamy nadzieję, że to jest, też, to jest też taka książka właśnie otwierająca. To znaczy też, że, że, ten, że ten sukces MAI też otworzy innych. To znaczy też, też my tych, tych opowieści dostaniemy, dostaniemy, dostaniemy więcej. Zresztą to się, to się, to się już na przykład. Dzieje. To jest też taka fantastyczna historia sprzed, e, sprzed kilku miesięcy, gdzie w, w Teatrze Nowym w Łodzi z okazji 600-lecia e, Łodzi wystawiono, wystawiono sztukę: dobrze ułożony młodzieniec właśnie opowiadającą, przypominającą historię z lat 30-tych, e, transmężczyzny z Łodzi Robotnika, którego gra. Edmund Krępiński, właśnie transaktywista, transaktywista też, też pochodzący z Łodzi, więc, 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 więc jakby. I myślę, myślę, że rzeczywiście jesteśmy w takim momencie, wydaje się, przełomowym, zresztą, zresztą Maja tutaj też o tym pisze, że ona datuje to na 2020 rok, kiedy, kiedy rzeczywiście ta dyskusja o transpłciowości przybrała na sile mm -hmm. i rzeczywiście tak, tak ruszyła z kopyta, i to się stało. To się, to się rzeczywiście stał temat. Oczywiście oczywiście on był wcześniej, był, był istniał, był poruszany, ale, ale rzeczywiście ta skala. Ta skala dzisiejsza sprawia, że to już jest nowa jakość. I nowa książka. I nowa książka, Godność Proszę, nasza nowość świeżutka. Zachęcamy do czytania i kupowania. Chcielibyśmy też wspomnieć o trochę starszej naszej książce o zbiorze wywiadów. Pod redakcją Bartosza Żurawieckiego Ludzie nie ideologia. Wywiady. I tutaj mówimy o tej książce, ponieważ to jest właśnie taka książka, myślę, że, że bardzo ciekawa w kontekście też książki Mai Heban. Mhm. To znaczy, tutaj mamy wywiady tęczowe wywiady, zresztą książka jest, jest tęczowa, po prostu z, z osobami LGBT i przyjaciółmi, sojusznikami, rodzinami i tutaj też właśnie widać w jaki sposób w tej książce też już ta literka T funkcjonuje jako absolutnie nieodłączna część tego, tego skrótu, tego skrótu LGBT, że tutaj ludzie, osoby transpłciowe są nieodłącznym, nie, nie, nieodłączną, nieodłączną częścią i to nie jest jakiś osobny dział, gdzie Rozmawiamy z, z, z transami o transowych sprawach, tylko właśnie w różnych, w różnych, w różnych aspektach z, o, o, oni po prostu funkcjonują. To jest książka będąca, będąca zbiorem, z tego co pamiętam, wywiadów głównie z lat 2015-2020 i, tak. i, i będąca takim zapisem właśnie tego, co się, co się wtedy, wtedy działo, to są poprawione czy Czasem, czasem nawet wydłużone wywiady, które wcześniej ukazywały się w magazynie, w magazynie Replika. I właśnie też y, są tutaj fantastyczne, fantastyczne wywiady z osobami transpłciowymi, żeby, żeby nie być gołosłownym, to na przykład właśnie opowiem o takiej historii Ewy Hołuszko, y, emblematycznej zupełnie postaci, która w latach 80. była działaczką. No, Wtedy, wtedy działaczem opozycji demokratycznej, była bardzo ważną działaczką Solidarności Mazowsze i ta jej historia, właśnie późniejsza, późniejsza tranzycja, późniejsza korekta płci, to jest, to jest zupełnie coś zupełnie, zupełnie nie, niezwykłego. Mamy młodą osobę trans, Maksymiliana Zalewskiego, czyli, czyli, czyli właśnie młodego chłopaka i takie, młode, ta, takie nowe doświadczenie już właśnie młodych ludzi, w jaki sposób oni sobie z, z transpłciowością radzą, na przykład właśnie w szkole, czy w jakiejś takiej rówieśniczej, rówieśniczej grupie, jest Ada Rozewicz, czyli... To jest wspaniała historia, jakoś tak wpadła mi w pamięć. Transpłciowa bo lekarka. Tak, bo jakoś tak z łatwością przeszła, będąc, cały czas przyjmując pacjentów w, w niezbyt dużym mieście. Prawda? Pan doktor, pani doktor dla pacjentów to właściwie mówi, że nie spotkała się z, z jakimiś negatywnymi Tak, no bo reakcjami. właściwie, jak się, jak się głębiej zastanowisz, to właściwie. Nic się nie zmieniło, cały co czas jest do, dobrą lekarką. Tak, to, 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 o, co, o co chodzi, prawda? To jest, to jest przecież tak naprawdę przecież nie, nie idziemy, nie idziemy do, tak jak idziemy do lekarza, możemy pójść do lekarki i, to, i to, to nie powinno mieć jakiegoś kolosalnego znaczenia, więc to jest właśnie bardzo też pozytywna historia, bardzo, bardzo fajna, pokazująca, że, 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 że można, to pokazująca też jakby tą, tą drogę, one są oczywiście bardzo, bardzo indywidualne, no i też w Dziale my, rodzice, jest mm, absolutnie mm. fantastyczna, fantastyczna rozmowa z Irką Dąbrowską. Mamą... Fantastyczna, ale dla mnie była trochę smutna. Ja jednak ją tak czytałam z Trochę ze ściśniętym gardłem. To znaczy, Bardzo jest pozytywne. Musimy ale... powiedzieć, y <laughs> ponieważ jest to, jest to, jest to osoba, y matka transpłciowego dziecka, i y ona tutaj jakby symbolizuje w ogóle ten cały ogromny ruch y rodziców, mm -hmm. rodziców osób LGBT, ale też właśnie rodziców osób transpłciowych, zresztą wspomniany, Piotr Jason jest tutaj też, też taką emblematyczną postacią, właściwie y dziennikarz TVN-u, który stał się działaczem, aktywistą, to jest to jest też absolutnie wspaniałe. Natomiast Irka Dąbrowska jest matką małego, małego dziecka. I to jest, i to jest coś, coś, coś niewiarygodnego. Że małej dla... dziewczynki. Tak, małej dziewczynki, że to jest, yy, że to jest już. To, to jest dla mnie świadectwo tej emancypacji. To znaczy, że, 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 że to nie jest taka sytuacja, że te, te dzieci e, muszą być nastolatkami, muszą dopiero przejść ten cały proces. Ja też w bardzo dojrzały sposób towarzyszy temu swojemu dziecku, jakby akceptuje. Tak, tylko już właśnie, już właśnie na, na, na tym bardzo, bardzo wczesnym etapie można to odkryć, można wspierać. Więc mhm. dla mnie to jest, w, ten, w tym sensie jest to bardzo, bardzo pozytywna historia, bo właśnie pokazuje, jak, jak, ta, jak ta emancypacja Emancypacja postępuje, więc, więc dla, mnie, dla mnie to jest, to jest zupełnie nie, nie, niewiarygodna nie, niewiarygodne opowieść, ale oczywiście polecamy wszystkie tutaj, wszystkie, wszystkie wywiady, ludzie, ludzie nie ideologia. Absolutnie ważna część tych, tych historii, tych wywiadów, tych opowieści to są opowieści osób transpłciowych. I na koniec wznowienie. Nowość, nienowość, filmowa nowość. Fanfic Natalii Osińskiej. Mamy premierę filmu na podstawie książki na Netflixie. 17 maja była, ale nie będziemy udawać, że ten film widzieliśmy, bo jeszcze nie widzieliśmy, więc my głównie się będziemy skupiać na książce, która właśnie się ukazało nowe wydanie, wspaniałe, z piękną filmową okładką z, właśnie z tego Netflixowego filmu, który, 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 który już można oglądać, ale przede wszystkim też właśnie zachęca Mamy do czytania książki. Fantwik to jest nasz longseller. Tak. Od wielu lat sprzedający się fantastycznie. Natalia Osińska zdążyła już napisać dwie dalsze. Części, swego rodzaju kontynuacje. To, to nie są też takie do końca kontynuacje, ale, ale, ale szczególnie druga część jest. I no to Pomysł jest... był taki, że to ma być odpowiedź na Małgorzatę Musierowicz. Też się dzieje w Poznaniu. Tak. Jest o młodzieży, problemy młodzieży są osadzone w szkole i w rodzinie. Tylko już z tym całym doświadczeniem Bez tego mieszkańskiego smrodku. Tak, ale też z tą świadomością, no, że, że nie wiem, że, że, że istnieją. Problemy emancypacyjne kobiet, że istnieją osoby LGBT, że istnieje. Niepełne rodziny, bo jestem, prawda, też opisane tak. Są niepełne rodziny. Że to wszystko już jest. I chyba ten, ten pomysł się udał. To jest rzeczywiście też fantastyczne, ponieważ jest to już książka, która ma ładnych kilka lat. Jeśli się nie mylę, to był 2016 rok, więc, więc, więc ona już. 2016, wow, co za pamięć. Więc ona już rzeczywiście żyje, <grym> więc ona już rzeczywiście żyje ładnych kilka lat. I to jest też fantastyczne, że my wtedy rzeczy, rzeczywiście byliśmy prekursorami, jeśli tak. chodzi o. O, o, o powieści dla młodzieży właśnie z, z tematem transpłciowości. Jakby wyprzedziliśmy tą, 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 Co tą rzeczywistość. Co nam się często zdarza. nam się często zdarza, ale <grym> tym razem właśnie zostaliśmy swego rodzaju nagrodzeni. Właśnie po latach Netflix odkrył tą, tą powieść i, i na jej podstawie zrobił film, z czego, z czego się bardzo cieszymy, się ponieważ to jest jakby danie drugiego, nowego życia, życia tej książki. I możliwość dotarcia zupełnie nowych, nowych czytelników, czytelniczek, osób czytelniczych. A jest to chyba jeszcze, musimy po prostu powiedzieć, historia tośka. Tosi, potem Tośka. Tak, to właśnie tutaj jest ten problem, że właściwie od razu się, od razu się spoileruje, ale, 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 ale no, nie, nie, ma, nie ma jak inaczej. To jest rzeczywiście opowieść o młodej osobie już w liceum, która no, jest inna i rzeczywiście z tą, z tą, z tą innością się zmaga, z, z jakąś znaczy, takim... Rok szkolny zaczyna, jeśli dobrze pamiętam, wymiotując w toalecie poza życiu zbyt dużej ilości tabletek. Hmm. Tak, bo jest na, na jakichś tabletkach, y, które tłumią wszystkie chyba emocje w niej i. i... Tak, jest, jest skomplikowana relacja z ojcem. Y, która z ciotką. Y, y, y jest także jest także ciotka, ponieważ, ponieważ nie ma mamy, to, to tutaj właśnie e, ciotka jest taką zastępczą, ma też, ma też bardzo, bardzo ważne. 1 września pojawia się on. Leon. Tak, Leon, tak, więc tutaj właściwie już łatwo, łatwo, łatwo przewidzieć, co będzie dalej, ale tak naprawdę to nie tyle chodzi o, o, o same wydarzenia, co o to, jak to jest napisane, w jaki sposób można się z Tośkiem, Tośką utożsamić, w jaki sposób ta historia może być przejmująca, a jednocześnie prawdziwa. A jednocześnie prawdziwa. wzmacniająca, bo to jest. No... Powiem, to to jest trochę taka powieść ku pokrzypieniu serc. Tam prawie wszystko się dobrze kończy. Wszystkie problemy znajdują jakieś swoje rozwiązanie, przynajmniej, przynajmniej w tym finale. No i tak, tak to powinno być. Przy, to znaczy. przyjemne pogłaskanie po głowie. Może nie jest w tej naszej Polsce najlepiej, ale tutaj przez chwilę możemy. Zanurzyć się w lepszym świecie. No myślę, że właśnie w książce, która odwołuje się do, do cyklu, y, czy, czy próbuje grać i czy, musi w tak jakiś być. sposób z, musi robić. Tak, tak musi być, to musi być ku pokrzepieniu, krzepieniu, to nie może być dołujące, to nie może być. To, 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 to nie może być jakieś takie. Czyli nie jest to lukrowane, żeby jakby tutaj nie, nie miejmy wątpliwości. Tak. No jest tam dużo, jest przemoc rówieśnicza. Tak, bo, nie, bo właśnie nie chodzi o to, że tutaj, że to jest sztuczne, że to jest, że to jest nieprawdziwe, że, ty, że tych wszystkich problemów nie da, a nie, nie ma, tylko że pokazuje, że da się z nimi walczyć i, 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 i można próbować, i nie zawsze musi być tak, że. Ten koniec będzie zły. Czasem może być też dobry, i, i, i myślę, że też w takim celu te, te książki, te książki powstają. Także fanfic, film na Netflixie, książka w krytyce politycznej, nowe wydanie. Bardzo, bardzo serdecznie zachęcamy, i, i do oglądania, i do czytania. No przede wszystkim do czytania. A przede wszystkim do czytania. To był nasz podcast o książkach, jak co miesiąc do usłyszenia. Za miesiąc właśnie, tak, w czerwcu. Do usłyszenia. Do usłyszenia.